A ze mną Michał Goskiewicz, redaktor Wirtualnej Polski z rekwizytami. Zresztą dzień dobry, redaktorze. To co masz w ręce? Bo zbrodnia bez kary, to porozmawiajmy, wyjaśniajmy. Jaka zbrodnia? Czyja zbrodnia? Zbrodnia straszna. Zbrodnia, o której mało kto słyszał, bo ci, którzy ją popełnili, po wojnie postanowili zrobić najmądrzejszą rzecz, czyli zniknąć. Mówimy o nazistach. Tych zarówno z pierwszych stron gazet, jak i z tych ostatnich, którzy po roku 45 nie byli specjalnie przez nikogo ścigani. Z dwóch powodów. Po pierwsze, sami bardzo dobrze zadbali o to, żeby się nie wychylać, z jednym wyjątkiem, o którym potem powiemy. A po drugie, nikt w niemieckim państwie, które po wojnie, umówmy się, było pełne dosłownie milionów ludzi z legitymacją NSDAP, nikt tak naprawdę nie miał specjalnie ochoty ich ścigać, bo potrzeba było urzędników, prawników, stolarzy, piekarzy, aptekarzy. I kto miał to robić? No ludzie, którzy przez ostatnie 13 lat jakoś musieli sobie w tym systemie radzić, więc na przykład mieli legitymację. Jaki oni mieli interes w tym, żeby zgadzać się na ściganie tych, którzy naprawdę dużo nabroili? Żaden. No dobrze, to teraz musisz mi odpowiedzieć, co można znaleźć 70, a w zasadzie prawie 80 lat po tych zbrodniach? Na przykład można się dowiedzieć, jak skończył i gdzie leży i co się w ogóle z nim stało kat bydgoskiej inteligencji Jakub Löllgen, straszny morderca, gestapowiec, szef oddziału NSZ-Kommando 16. Na przykład można dowiedzieć się, że stareńka córka Ericha von Dembacha-Zelewskiego, jednego z katów w Woli, nadal uważa, że tatuś był człowiekiem honoru. No my sprawdziliśmy, jednak nie był. To zostańmy przy tej historii. Dlaczego uważa, że był człowiekiem honoru? Dlaczego córka uważa, że był człowiekiem honoru? Dlatego, że z perspektywy małego dziecka, którym wtedy była, i to się powtarza w wielu historiach rodzin nazistów, do których dotarliśmy, to było tak. Tatuś wracał do domu, brał na ręce, przytulał, kładł spać. Doskonały ojciec. Doskonały ojciec. Bardzo wielu z tych ludzi było doskonałymi, ciepłymi ojcami. Tylko musieli bardzo dobrze zmywać krew najpierw z rąk, jak przyszli do domu, a potem dopiero brać dzieci na ręce. I bardzo wielu z nich się to udawało. Dla wielu rodzin, do których dotarliśmy, informacja o tym, co robili ich rodzice i dziadkowie, była totalnym szokiem. W bardzo różny sposób sobie z tym zresztą radzili. Postawy są skrajne, od kompletnego wyparcia do szoku i przepracowania tej winy, nie ich winy oczywiście, bo nikt nie ponosi winy za to, co robili jego rodzice, jego krewni. Ale jest jakaś hipoteka tej winy, do której oni się poczuwają. Jak na przykład Hartmut Topf. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą firmę Topf und Söhne. To była firma, która bardzo przyczyniła się do zwiększenia skali Holokaustu, bo budowała piece. I Hartmut Topf robi dzisiaj wszystko, żeby nikt nie zapomniał o tym, co wyrabiali, jak współpracowali z systemem jego krewni i stara się, żeby pamięć o tym nie zaginęła. W jakiś sposób w tym momencie próbuje może nawet nie tyle odkupić winy swojej rodziny, ile postawić ją na właściwy tor. I jak to robi? Jeździ gdzie tylko może. Robi wystawy i opowiada o tym, co zrobili jego krewni. No, jak rozumiem, ta opowieść nie jest tylko o zbrodniarzach, o tym, że nie spotka ich kara, ale też o ofiarach przede wszystkim, o pamięci ofiar. Tak. I jednym z chyba najpiękniejszych epizodów, które można przeczytać w tej książce, jedną z najpiękniejszych historii, jest historia dziewczyny, która wyskoczyła z pociągu jadącego do obozu zagłady. I może o tym dzisiaj opowiedzieć. I opowiada, jak potem szła przez swoje miasto, już po wyzwoleniu. No i była chyba jedną z dosłownie kilkorga Żydów w tym mieście, którzy ocalali. Prześladowca jej miasta, Kołmyi, zniknął bez śladu, a przynajmniej tak się wydawało. Do pewnego momentu. Gdyż? Gdyż jednak nie zniknął. Nie mało można tego. Zniknąć tego. W 45 bardzo łatwo było zniknąć, bo nie było internetu, nie było powszechnej telewizji i jeżeli ktoś był zwykłym Niemcem, nie trafił do armii albo był za młody, mieszkał sobie w Niemczech i miał tylko i wyłącznie dostęp do propagandy, to naprawdę mógł być przekonany, że ci żołnierze Wehrmachtu, co wracają z wojny, to jakoś specjalnie rąk nie ubrudzili. Łatwiej było się ukryć. Nie trzeba było nawet specjalnie się chować.
No ale człowiek, który niszczył miasto naszej ocalonej, zrobił rzecz jeszcze bardziej diaboliczną, a mianowicie ukrył się w świetle reflektorów. To znaczy w maju 1945 roku zniknął Klaus Volkmann, a narodził się Peter Grubbe. Zniknął zdolny nazistowski propagandista, a pojawił się w zachodnich Niemczech bardzo dobry lewicowy dziennikarz, piszący przez lata dla największych tygodników, piszący o kulturze, o historii. Nerwowość tylko podobno wykazywał, jak potem koledzy mówili, jak schodziło na tematy byłych nazistów, którzy nie zostali nigdy ukarani. Rozumiem, nie kojarzył tematu, nie znał, nic sobie nie przypominał. Wręcz przeciwnie, pisał recenzję sztuki na ten temat. Znał go bardzo dobrze, tylko pilnował, żeby nikomu o tym nie powiedzieć. I tak się ukrywał w świetle reflektorów przez kilka dekad, aż został znaleziony. I my tę historię przypominamy, pokazujemy. No i co się wydarzyło? Jak został odnaleziony? To był dosyć długi proces, ale nie chcę zdradzać wszystkiego. Nie, no oczywiście nie będziemy zdradzać, poza nie, bo powiem tego, tak, gdybym zdradził sposób odnalezienia i rozpoznania tożsamości tego pana, zabiłbym całą przyjemność z czytania nie, tego to akurat nie fragmentu. Nie, będziemy robić. To w takim razie redaktorowi się upiecze, nie będzie musiał odpowiadać na to pytanie. Dobrze. Ale mówiłeś o tym, że ukryć można było się nawet w Niemczech. Nie trzeba było, jak rozumiem, wyjeżdżać do Argentyny, Ameryki Łacińskiej, Południowej. Nie, do Argentyny warto było uciekać, jak się było Eichmannem albo Mengele, czyli człowiekiem, którego twarz wszyscy kojarzą. Jak się okazało, na szczęście dla izraelskich służb Eichmanna można było znaleźć i wywieźć. Mengele mu się upiekło. Swoją drogą rodzina Mengele jest jedną z tych, które do tej pory całkowicie odcinają się od swojego krewniaka, nie komentują, nie ujawniają nic, choć wiadomo, że przez lata... No, te karty historii rodziny chcą bardzo głęboko schować. Tak, zwłaszcza, że nie jest tajemnicą, że przez lata kontakt był utrzymywany. Natomiast nie, ukryć się było bardzo łatwo. Mało tego, można było zostać burmistrzem miasta, można było być cenioną lekarką, można było napisać znakomity podręcznik naukowy za podstawę, mając straszliwe doświadczenia przeprowadzane na ludziach, których chwilę wcześniej dostarczyło zabitych gestapo. Można było być ikoną swojej specjalności lekarskiej. I można było bez problemu robić karierę. Absolutnie. To nie było tak, że byłem zbrodniarzem i zostałem wykluczony ze społeczeństwa. Nie. Wręcz przeciwnie. Można było być na przykład szefem fabryki czekolady, szanowanym obywatelem, na którego grobie potem, jak już umarł spokojnie, było napisane ukochanemu ojcu, dziadkowi i tak dalej. No tylko, że w pewnym momencie na grobie co roku jakaś tajemnicza ręka zaczęła kłaść tabliczkę. Wilhelm Köppe, nigdy nie ukarany zbrodniarz hitlerowski. No i na taką kartkę właśnie trafiła dziennikarka Deutsche Welle, czyli naszej zaprzyjaźnionej redakcji, z którą razem zrobiliśmy ten cały projekt oraz Interią. Bo żeby... Czyli zaczęło się od jednej kartki, która tak, leżała na grobie. Temat leżał na ulicy, a dosłownie kartka na grobie. Pojawiała się tak regularnie, że osoba do dziś tajemnicza osiągnęła swój cel. Zwróciła naszą uwagę na temat i okazało się, że wystarczy zdrapać po złotko pod tytułem przecież to było 70 lat temu, tam już wszyscy nie żyją, a kogo mieli osądzić, to osądzili w Norymberdze. No otóż nie. Tych nazistów było naprawdę bardzo dużo. I my mieliśmy jeden problem. Musieliśmy wybrać, zawężyć nasze szukanie. Musieliśmy wybrać tych, których chcemy opisać, bo jest ich kilka razy więcej. Czyli w środku. Trzy redakcje, praca kilkudziesięciu osób. Tak. Dlaczego warto sięgnąć po książkę? Minuta na reklamę. Minuta na reklamę. Dlatego, że dotarliśmy do faktów powszechnie nieznanych, dlatego, że odkryliśmy losy paru naprawdę strasznych ludzi, których wina nie powinna zostać zapomniana, których zbrodnia powinna być ukarana, a skoro nie została, to chociaż trzeba o niej pamiętać. Dlatego też, że metody i sposoby zarówno dokonywania zbrodni, jak i potem wypierania winy
nie zmieniły się przez 70 lat. Kiedy czytamy teraz te reportaże i patrzymy na to, co się dzieje w Irpieniu, w Buczy, kiedy widzimy wieści z wyzwolonej Chersońszczyzny, to jest dokładnie ten sam schemat działania, ten sam sposób wyparcia. Ludzie dalej popełniają zbrodnie, dalej w ten sam sposób je tłumaczą. Trochę pesymistyczne, bo wygląda, jakbyśmy się nic nie nauczyli, ale to, co daje pewną nadzieję, to to, że kiedy rozmawialiśmy z rodzinami ofiar albo z nimi samymi, zadziwiało nas to, jak nieprawdopodobną siłę przetrwania ma człowiek. To jeszcze tylko spotkanie autorskie, które w planach. Które odbędzie się o godzinie 19 w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 12 w Warszawie, już w najbliższy poniedziałek. Redaktor Michał Goskiewicz. Michale, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. My oczywiście polecamy, zachęcamy do kupowania, czytania. Można znaleźć, Michał właśnie pokazuje, my też pokażemy okładkę. To jest praca, naprawdę gigantyczna praca, na którą warto zerknąć. Te materiały oczywiście też były na stronach Wirtualnej Polski. Gdyby ktoś nie chciał całej, albo chciał jakąś krótką zajawkę, to można zerknąć.